Witam Państwa serdecznie na debacie zorganizowanej przez Fundację Bronisława Geremka, Ośrodek Kultury Francuskiej Uniwersytetu oraz Fundację Bühla. Witam Państwa serdecznie, witam także panelistów. Proszę Daniela Cohn-Bendita i pozostałych, Magdę Środę i Romana Kuziara, przywitać gorącymi brawami. Czy Europa Geremka jest wciąż możliwa? To jest powód naszego spotkania. Daniel Cohn-Bendit to polityk europejski, europarlamentarzysta z listy zielonych, zdemonizowany przez adwersarzy jako czerwony Danii, przywódca paryskiego Maja. Po wydaleniu do Niemiec paryska zrewoltowana ulica krzyczała za nim: wszyscy jesteśmy niemieckimi Żydami. Witaj, Dani. Profesor Marian Kuźniar, politolog, dyplomata. Przepraszam, Roman. Wie pan, już oczy nie te niestety. Politolog, dyplomata, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, doradca prezydenta RP do spraw międzynarodowych. Proszę Państwa, dyskusję przewiduję na około godzinę. Potem będą pytania z sali do panelistów i podsumowanie debaty. Każdy z panelistów będzie miał czas, żeby takiego resume dokonać. Powodem naszego dzisiejszego spotkania jest także ta oto publikacja pod tytułem Nasza Europa. To jest zbiór esejów napisanych przez Bronisława Geremka, a wydanych staraniem wydawnictwa Universitas i z fundacji oczywiście Bronisława Geremka. Szanowni Państwo, jedna z osób, które bierze, tu siedzi tutaj na sali, poprosiła mnie, żebym wytłumaczył, co to właściwie jest ta Europa Bronisława Geremka. Bo jak odpowiedzieć na pytanie, czy Europa Geremka jest wciąż możliwa, skoro nie wiemy, jak ta Europa ma wyglądać, jaką Europę Geremek miał na myśli. Dla mnie to jest Europa człowieka, który był świadomy tragizmu historii. Dziś jest coraz mniej ludzi obdarzonych tym poczuciem tragizmu historii. Mieli go oczywiście ojcowie założyciele Europy, idealiści, marzyciele de Gaulle, Adenauer, de Gasperi, Monet, Schumann, którzy potrafili zakwestionować narodowy i polityczny darwinizm, którzy zrozumieli, by pokój był solidny i trwały, trzeba wyrugować przyczyny wojen, egoizmów państw, konkurencję o zasoby naturalne, dominację polityczną i gospodarczą, wyrugować nacjonalizmy. Otóż dzięki nim od 70 lat nie było w Europie wojny między państwami członkowskimi Unii. Poniekąd przez nich i my nie poznaliśmy tragizmu historii. A ten tragizm nosił także w sobie Bronisław Geremek. Człowiek, który przeszedł przez warszawskie getto i poznał naturę nazizmu i komunizmu. Geremek w dzieciństwie chciał być pisarzem, nawet zwierzał się z tej intencji Januszowi Korczakowi, który go zresztą zachęcał do tego i mówił: jeśli chcesz być pisarzem, to musisz poznać i zrozumieć świat, ale jak zrozumieć świat warszawskiego getta, świat zagłady, transportów, łapanek, śmierci? Geremek nie został pisarzem, został historykiem świata wykluczonych, historykiem świata marginesu, świata zadżumionych, trędowatych, kurtyzan, żebraków, katów, Żydów i tak dalej. Generalnie historykiem świata słabych. Otóż ta empatia dla słabych i groza wojny zrodziła w nim głębokie europejskie przekonania. Geremek, intelektualista, Polak, Europejczyk, historyk, chciał więc Europy solidarnej, Europy zintegrowanej politycznie i ekonomicznie, Europy wspólnych wartości demokratycznych, Europy Europejczyków, którzy nie tracą swojej narodowej tożsamości, ale zyskują nową tożsamość, tożsamość europejską. Europy silnej, skutecznej, liczącej się w globalizującym się świecie. Więc stąd
płyną moje pierwsze pytania do panelistów. Może zaczniemy od Magdy Środy. Czy taka idealna Europa Geremka jest w ogóle możliwa? Szczególnie dziś, kiedy się mówi o europesymistach i o eurofobach. Kiedyś się mówiło tylko o eurosceptykach i o euroentuzjastach, a dzisiaj się już mówi o eurofobach i o europesymistach. Magda. Ja może zacznę od takiej osobistej refleksji, że jestem osobą francuskojęzyczną, często bywałam we Francji i jakoś nigdy nie miałam wielkiego entuzjazmu do tego kraju. Natomiast jeśli chodzi o Anglię, to bardzo dużo czytałam o tym kraju, wielu filozofów sobie ceniłam i przez wiele lat postanowiłam nie jechać do tego kraju, żeby mój entuzjazm nie zginął. Bardzo mi się podobał parlamentaryzm angielski, bardzo mi się podobało tam wiele różnych pomysłów. A ja myślę, że tak trochę jest z tą Europą, to znaczy jak czytałam książkę Nasza Europa, to miałam takie wrażenie, że pan profesor Geremek jest trochę tak jak ja, to znaczy w krainie takiego trochę naiwnego dzieciństwa europejskiego. Może dlatego niechętnie bywam w Parlamencie Europejskim, żeby tego naiwnego dzieciństwa nie stracić, bo wyznam, że mój entuzjazm do Europy jest właściwie dokładnie taki sam jak profesora, chociaż zastanawiam się, czy gdyby tam był więcej kadencji, to czy nie uległ on pewnej dekonstrukcji. A swój entuzjazm do idei. Przepraszam, wspólnej... że ci wejdę w słowo. Ja się spotkałem z profesorem Geremkiem właśnie w Parlamencie Europejskim i mogę zaświadczyć, że pod koniec życia ta dekonstrukcja zaczynała mieć miejsce. On był bardzo sceptyczny. Tak. No ale my o tym nie wiemy, jak czytamy tę książkę, to ona jest pełna cały czas takiego entuzjazmu. I w ogóle będzie pewno trochę głupio mówić przy konwendikcie o wspólnocie europejskiej, bo jak mówię, widzę to wszystko trochę z zewnątrz, ale też mam takie swoje źródła optymizmu, o którym mogłabym powiedzieć. Geremek zwraca uwagę i często w tej książce przewija się takie określenie, które przewijało się również w wypowiedziach przewodniczącego Jerzego Buzka. Mamy Europę, mamy Europę państw narodowych, mamy Europę urzędów, mamy Europę instytucji, mamy Europę wspólnego rynku, mamy Europę wspólnych pomysłów fiskalnych i wspólnego euro, ale nie mamy Europy obywateli, nie mamy tej wspólnoty kulturowej. Jak mówił Geremek, potrzeba Europie Europejczyków. I oczywiście na tym się skupię. Te dwa pojęcia, które przewijają się przez tę książkę, to jest przede wszystkim zaufanie i solidarność. Geremek w tej książce, jak i w innych pracach, o czym wspomniałeś, czerpał siłę dla tej idei solidarności z pamięci historycznej. A jakbyśmy w ogóle przeanalizowali to słowo solidarność na podstawie własnych doświadczeń z lat 80., to w moim przekonaniu to jest pewien rodzaj więzi, który służy wyartykułowaniu pewnych wartości, więzi o charakterze emocjonalnym, ale publicznym zarazem, i ich siła albo skuteczność jest wprost proporcjonalna do pamięci wydarzeń poprzednich. To jest niesłychanie ważne, jak Państwo pamiętają, Solidarność, to jej siłą była pamięć o wydarzeniach 76, 70 i tak dalej, i tak dalej. Otóż ja mam wrażenie, że w swoich wielu pracach i w różnych wypowiedziach Geremek właśnie odbudowywał tę pamięć, która dawałaby siłę wspólnotowej solidarności. To było coś niesłychanie ważnego. Ja ze swojej strony, jeśli sięgam do takiego banku idei filozoficznych czy banku idei kulturowych, i gdybym miała zważyć te, które służą budowaniu tożsamości europejskiej w oparciu o takie działania negatywne, od eksterminacji począwszy, i te, które służą uspajnianiu, które służą budowaniu wspólnoty, myślę, że tych drugich byłoby więcej. Nie możemy w żaden sposób kwestionować tego, że poczucie tożsamości europejskiej budowało się na odcinaniu od innych, na eksterminacji również, barbarzyńców, innowierców, dzikich, Żydów, tych, którzy są obcymi na różne sposoby. Geremek w swojej książce mówi również, że
jedną z historycznych konsolidacji Europy były te wszystkie wojny, bitwy i dokonania, które budowały się na strachu. Na strachu przed innowiercami, na strachu przed komunizmem. Ale mamy w tej Europie takie idee, które właściwie cały czas są żywe. To są takie idee jak grecka filantropia czy filoksenia, jak zasada miłości bliźniego, jak idea oświeceniowej tolerancji czy racjonalności ludzkiej, idea praw, dosyć współczesna idea uznania, czy wreszcie to, co bardzo się teraz rozwija w myśli niemieckiej, ale również anglosaskiej, czyli różne teorie dotyczące etyki globalnej, czy różne teorie dotyczące kosmopolityzmu. Wielkim zwolennikiem kosmopolityzmu europejskiego jest Ulrich Beck, a Sheila Ben-Habib wywozi kosmopolityzm europejski z kantowskiej zasady gościnności. Tak więc szukając w tych ideach, znaleźlibyśmy więcej spoiwa dla wspólnoty europejskiej niż tych elementów, które ją dekonstruują. Ale z drugiej strony, jak sięgniemy do tych elementów, które poddane są w Europie, a właściwie w myśli europejskiej dekonstrukcji, no to zobaczymy, że jednym z takich podstawowych pojęć jest pewno pojęcie wspólnoty plemiennej, pojęcie rodziny, jak również pojęcie tożsamości. A najczęściej przedstawia się je w dość negatywnym świetle, ale jeśli znowuż a zwrócimy uwagę na, nie wiem, myśl Derrida, czy żeby zostać przy myśli francuskiej, czy Michela Foucault, czy feministek francuskich, które do feminizmu się nie przyznają, ale do dekonstrukcjonizmu zapewne, to jest taki nurt filozofii, który poprzez dekonstrukcję, budowanie tożsamości nie na wyznaczonych atrybutach, które bywają wykluczające w swoich efektach, ale które powodują, że tożsamość nabiera charakteru płynnego, nomadycznego, rozłożonego, czy też performatywnego, podobnie jak wspólnoty nabierają takiego charakteru, to wszystko tworzy płaszczyznę intelektualną, ale nie tylko intelektualną, do tego, żeby budować tę wspólnotę na innej konfiguracji niż bardzo trudna jedność państw narodowych. Otóż, żeby wyjść poza takie akademickie myślenie, to myślę, że kultura, współczesna kultura, która jest ponadnarodowa i która opiera się właśnie na tym zasobie idei tożsamościowych, filozoficznych i kulturowych, jest takim doskonałym nośnikiem nowej wspólnoty. Jeśli gdybym mogła jeszcze powiedzieć o trzech rzeczach, i właściwie tyle będę miała do powiedzenia, tych, które widzę i które uważam, że są bardzo ważne, o trzech celach. Jednym z nich jest oczywiście kwestia społeczna i to, o czym pisze Geremek, właściwie co jakby znamionuje jego twórczość od samego początku, to jest kwestia wykluczenia i walki z wykluczeniem różnego typu. Tutaj zarówno istotna jest polityka dystrybucji, odpowiednia polityka dystrybucji, jak i polityka uznania, z której bardzo rzadko w Polsce korzystamy, ale ona ma równe znaczenie. Druga kwestia to jest oczywiście kwestia opinii publicznej. Nie ma czegoś takiego, jak taka, jak to mówi Taylor, atopiczna, ponad miejscami, ponad krajami, opinia publiczna, którą można oczywiście wytworzyć nie tylko poprzez media, ale poprzez internet. Wreszcie jest kwestia obywatelstwa, o której chętniej długo będę mówiła w duchu Habermasa, czy w duchu tych, którzy sprawdzają, jak buduje się taką kategorię trochę metaobywatelstwa ponad różnicami etnicznymi, tak jak to się dzieje w Szwajcarii, czy tak jak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No i wreszcie narzędzie, o którym też mogłabym długo mówić, jak będę miała okazję, to może do tego wrócę, to jest edukacja. A bez edukacji nie będzie Europejczyków, bez edukacji nie będzie wspólnego obywatelstwa, bez edukacji nie będzie wspólnoty europejskiej. Jeśli Europa potrafi dystrybuować ogromne środki na pomoc w kryzysie, jeśli potrafi dystrybuować ogromne środki na sprawy związane z uzyskaniem wspólnoty fiskalnej, na rolnictwo, dlaczego te środki nie są dystrybuowane na edukację? Wydaje się to być jednym z najważniejszych narzędzi, aby uzyskać ten cel, o którym pisze profesor Geremek, to znaczy budowanie tożsamości europejskiej.